Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Właśnie wróciłem z pracy i tak sobie pomyślałem, że zrobimy znowu lekcję o zapinaniu pasa bezpieczeństwa w samochodzie. Robiliśmy już jeden odcinek, tam wam podawałem przeróżne zwroty, znaczy przeróżne trzy zwroty na zapinać i trzy zwroty na odpinać. Link do tamtej lekcji macie na dole w opisie i na końcu filmiku. A dzisiaj sobie, słuchajcie, pokażemy taką wzorcową sytuację na Present Perfect. Dlaczego nie zapiąłeś pasa? Tak, czyli na przykład ja sobie tu kieruję i nagle, nie wiem, obracam się albo widzę w lusterku wstecznym, że dziecko moje z tyłu nie zapięte. Obracam się i pytam, dlaczego nie zapiąłeś pasa? Więc słuchajcie, no jest ewidentny związek, tak? Ja czuję swego rodzaju może złość, może się martwię, że coś się może stać. Dziecko nie zapięte zaczyna się tłumaczyć. Więc ładnie zapytamy w Present Perfect, why haven't you fastened your seatbelt, ok? Powiemy twojego pasa, your seatbelt. Why haven't you fastened your seatbelt? That's dangerous. Dzięki, trzymajcie się.